W dzisiejszym odcinku konkurs Ledgera i e Trona do wygrania nawet 2000 dolarów, test cyfrowego Juana, prywatna kryptowaluta Johna McAfiego oraz nowy blockchain Binance. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają. Cześć dzień dobry, witam ponownie Karol z tej strony i dzisiaj przychodzę do was z filmem z wiadomościami ze świata kryptowalut. Jak widzimy, Bitcoin kosztuje dzisiaj 7094 dolary i jest on na delikatnym minusie. Zresztą tak jak wszystkie inne kryptowaluty mają albo delikatny minus, albo delikatny plus i od paru dni tak się bujamy między 6500 a 7200 i jest to dosyć kluczowy moment dla Bitcoina, ponieważ to gdzie wyjdziemy z tego przedziału może świadczyć o dalszej cenie Bitcoina. Jak zawsze na początek Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut i robicie to na własną odpowiedzialność. Również wszystkim początkującym przypominam o moim poradniku dla początkujących, który znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem i który pomoże Ci odpowiedzieć na wiele podstawowych pytań na początku Twojej edukacji o kryptowalutach. Pamiętaj, jeżeli będzie podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Jeżeli już go oglądasz, to zostaw jakiś komentarz pod tym filmem, żeby algorytmy YouTube'a bardziej rozpowszechniały filmy o kryptowalutach. Także zaczynamy dzisiaj trochę od ostrzeżenia na YouTube. Day. Pojawił się artykuł o złośliwym oprogramowaniu, w sumie o złośliwych aplikacjach COVID-19 i aplikacjach do kryptowalut w poszukiwaniu danych osobowych i kradzieży tożsamości. Japońska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, Trend Micro, wykryła mnóstwo aplikacji kryptowalutowych i koronawirusowych na Android i ios które zawierają oprogramowanie szpiegujące. Te aplikacje potrafią wykraść Twoje dane osobowe, takie jak wiadomości, zdjęcia, informacje o urządzeniu. Także lepiej, żebyś nie instalował tych aplikacji. I tu mamy pierwszą z tych aplikacji. Jest to aplikacja Coronavirus Updates, która ma śledzić rozprzestrzenianie, rozprzestrzenianie się pandemii. Działa w grupie szpiegowskiej zwanej Project Spy. Trend Micro przestrzega również przed aplikacjami takimi jak Consipid, 1248 oraz Consipid Shop. Tych aplikacji na pewno nie powinniście mieć w swoich telefonach ze względu na bezpieczeństwo Waszych danych osobowych. A teraz powiem coś o konkursie, który urządza Ledger wraz z Tronem. Do wygrania jest oczywiście Ledger, i tak jak tu widzimy, za pierwsze miejsce Ledger Nano X oraz tokeny Tron o wartości 2000 Dolarów, drugie miejsce Ledger Nano X i Tronów o wartości 1000 itd. Tak tak Konkurs trwa do 29 kwietnia. A zwycięzcy będą wybierani na podstawie losowania. Po rejestracji z linku, który umieszczę wam w miejscu na opis pod tym filmem. Możesz zdobywać punkty za pomocą linku polecającego oraz wykonywanych zadań na social media. Im więcej punktów uzbierasz, tym większą szansę masz na wygraną. Link do konkursu, tak jak powiedziałem, zostawię wam w miejscu na opis pod tym filmem. A teraz powiem trochę o predykcjach ceny Bitcoina przez znane osoby. A ostatnio dużo ludzi wieści spadki. Pisząc z amerykańskiego więzienia, Ross Ulbricht. Były szef Silk Road uważa, że kurs Bitcoina może jeszcze spaść aż do 3200 dolarów. Napisał on, że po spadkach ceny Bitcoina 13 marca hossa się zakończyła i na przełomie czerwca i lipca tego roku cena może spaść nawet do 3200 dolarów. Na poparcie swojej tezy Przypomina ono prognozie z grudnia zeszłego roku, w której opisywał możliwy spadek do 4200, i w połowie marca można było faktycznie kupić bitcoina za 4200 dolarów po spadku z prawie 8000. Podobnego zdania jest Arthur Hayes. Według CEO Bitmexa, największa kryptowaluta mogłaby ponownie przetestować region o wartości 3000 dolarów przed rozpoczęciem Hossy. Case nie jest jedyny, który twierdzi, że bitcoin i waluty cyfrowe mogą nadal spadać. Użytkownik kryptowalutowy CryptoCapo powiedział na Twitterze, że huśtawka między 7000 a 8000 dolarów ma dwa główne cele 3000 i 21000 dolarów. Wszystkie te czarne prognozy są oczywiście poparte kryzysem, który pogrąża rynki finansowe na całym świecie. Pamiętajcie, że to są tylko predykcje ceny, a jak będzie kształtowała się cena bitcoina, tego nikt nie wie i zweryfikuje to rynek. Przejdźmy teraz do kolejnej wiadomości, jaką jest porównanie handlu bitcoinem do handlu bananami. Miliarder Mark Kuban wciąż nie jest przekonany do bitcoinów i powiedział że łatwiej handlować bananami niż kryptowalutami. Miliarder, amerykański przedsiębiorca i inwestor Mark Kuban powiedział, że może łatwiej handlować bananami jako towar niż bitcoin. Zauważył, że największa kryptowaluta musi być łatwiejsza w użyciu i zrozumiała dla ludzi. Czas bitcoina może jednak nadejść teraz, gdy światowe banki centralne drukują nadmierne kwoty pieniężne. W wywiadzie dla Antonego Pompliano powiedział, że bitcoin musi być tak łatwy w użyciu, żeby nie wymagał myślenia. I tu nie można się z nim nie zgodzić. Nie ma co ukrywać, że sama obsługa, jak i przechowywanie kryptowalut nie jest łatwe i trzeba się sporo nauczyć, żeby to dobrze robić. Podkreślił on również, że blockchain ma poważny potencjał, ale nie został jeszcze zrealizowany w prawdziwym świecie. A jeżeli nie bitcoin, to może państwowa cyfrowa waluta? Cyfrowy yuan, testy trwają. Kolejny inwestor zaprezentował zrzut z ekranu aplikacji. O całokształcie kształcie tego przedsięwzięcia nie wiadomo za wiele. Matthew Graham, dyrektor generalny Sino Global Capital, chińskiego funduszu skupionego wokół technologii blockchain, opublikował obszerny post na Twitterze, w którym opisał więcej szczegółów na temat projektu cyfrowego yuana. Graham twierdzi, że cyfrowa waluta Banku Centralnego Chin prawdopodobnie zostanie przetestowana w czterech regionach. Jeżeli chodzi o szczegóły samej aplikacji, zasugerowano, że jest ona strukturalnie podobna do aplikacji takich jak Alipay czy WeChat Pay, ale z kilkoma wyjątkami. Portfel będzie działał też w pewnym zakresie w trybie offline. Teraz jest już chyba jasne, dlaczego Chiny tak bardzo banują kryptowaluty. Od dawien dawna wielu inwestorów kryptowalutowych twierdziło, że rządy postawią na cyfrowe, na państwowe cyfrowe waluty. Teraz trochę lepsza wiadomość. Firmy ubezpieczeniowe Wyoming mogą inwestować w kryptowaluty od lipca. Pieniądze instytucjonalne, choć niewielkie, mogą wkrótce pochodzić z firm ubezpieczeniowych z siedzibą w Wyoming. Według najnowszych raportów nowe prawo w Wyoming pozwoli firmom ubezpieczeniowym inwestować w kryptowaluty. Jest to pierwszy tego rodzaju przepis w Stanach Zjednoczonych. Nowe uchwalone prawo dodaje także inne kwalifikacje prawne dla przedsiębiorstw związanych z kryptowalutami w tym stanie. Na przykład zasoby cyfrowe są wyjaśnione jako reprezentacje praw gospodarczych, własności lub praw dostępu. A z drugiej strony banki centralne apelują o banowanie stablecoinów. Banki centralne domagają się silnej regulacji zcentralizowanych, prywatnie wydawanych globalnych monet stablecoin i rozważają zakaz zdecentralizowanych. Kryptowaluty powiązane z Fiat są przedmiotem kontroli w oparciu o zalecenia Rady Stabilności Finansowej. FSB koncentruje się przede wszystkim na potencjalnym ryzyku, jakie stablecoiny mogły stanowić dla globalnej stabilności finansowej, szczególnie te skierowane do inwestorów detalicznych. Te kryptowaluty z ustalonymi wskaźnikami ryzyka stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się. Ponadto FSB twierdzi, że globalne monety stablecoin mogą stanowić poważne wyzwanie dla banków centralnych. Zarząd wydaje się szczególnie zaniepokojony problemami makrofinansowymi, które mogą pojawić się, gdy z czasem obywatele zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się gospodarkach rynkowych zaczną faworyzować stablecoiny w stosunku do istniejących walut fiducjarnych. I tu trzeba mieć na uwadze, że jeżeli stablecoiny zostaną zakazane, będziemy mieli niewątpliwie bardzo ciekawą sytuację na rynku kryptowalut, ponieważ może to spowodować duże wzrosty na bitcoinie. Bo przy takim zakazie wszyscy będą chcieli jak najszybciej pozbyć się swoich stablecoinów i mogą wtedy uciekać właśnie do bitcoina. I jak już mówimy o globalnych kryptowalutach, to nie można tu wspomnieć o długo oczekiwanej przez wielu ludzi Librze. Libra Facebooka przejdzie reformę, w nowej wersji ma zostać zaakceptowana przez rządy. Reuters informuje, że Libra Facebooka przejdzie reformę, ma zostać powiązana z poszczególnymi walutami krajowymi i być nadzorowana przez globalne organy nadzorujące. Jej twórcy zakładają, że w takiej formie zyska akceptację władz. Teraz Stowarzyszenie Libra planuje uzyskać zezwolenie od szwajcarskiego organu nadzoru rynków, a następnie w końcu wyemitować stablecoina. Ten ma być wspierany przez pojedyncze waluty Fiat. Ponoć pod uwagę brane są dolary, euro i funt sterling. Zachowujemy konstrukcję wielowalutowej Libry, ale została ona zasadniczo zmieniona, usprawniona i uproszczona w stosunku do pierwotnej wizji, powiedział Christian Catalini, główny ekonomista projektu Kalibra, cyfrowego portfela Facebooka, który będzie oferować Librę za pośrednictwem Messengera i WhatsAppa. Libra ma też wzmocnić swoje rezerwy walutowe na wypadek ekstremalnego kryzysu na rynku. Planuje również wzmocnić swoje systemy dotyczące zabezpieczenia przed praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Libra, jak pewnie wiecie, wciąż boryka się z wieloma problemami i trudnościami przed uruchomieniem. Zobaczymy, czy podjęte przez nich kroki, w jaki sposób umożliwią Librze ujrzenie światła dziennego. Tu nie ma co ukrywać, że... Nawet jak Libra wyjdzie na światło dzienne, to ona nie bardzo będzie zagrażać innym kryptowalutom, bo ma to być stablecoin, także nie będzie służyć jako obiekt spekulacyjny. Teraz trochę informacji o innych projektach kryptowalutowych. Rosyjskie Ministerstwo Komunikacji dodało Waves Enterprise do ujednoliconego rejestru rosyjskiego oprogramowania dla komputerów i baz danych. Dokumenty opublikowane przez Rosyjskie Ministerstwo Komunikacji 7 kwietnia ujawniają, że Waves Enterprise został dodany do listy i opisany jako usługa rozproszonej księgi głównej w chmurze oraz usługa wirtualizacji i przechowywania danych. Lista ta ma zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa informacji dla władz, sugerując produkty technologii informatycznej do użytku w rosyjskich organach rządowych. Dlaczego ta informacja nie wpłynęła na cenę Waves? Szef marketingu Waves Enterprise, Matwiej Wojtow, wyjaśnił Co Cointelegraph, że jest to odrębna jednostka od Waves i że ma inny token. Token systemowy Waves Enterprise. Jest to token Vest. Wojtow powiedział, że Waves Enterprise jest platformą blockchain klasy korporacyjnej z dużym udziałem na rosy rosyjskim rynku blockchain dla przedsiębiorstw. Powiedział, że włączenie oprogramowania do oficjalnego rejestru ma poważne konsekwencje dla firmy. Z jednej strony jest to całkowicie inny projekt Waves, ale z drugiej strony możemy też zauważyć, że działają nie tylko oni w świecie kryptowalutowym, ale próbują wepchać się jako rządowe oprogramowanie. I z tego, co widać, na razie im to wychodzi. Teraz Ripple i jego integracja w Tajlandii. Usługa cyfrowego transferu pieniędzy Azimov współpracuje z Siam Commercial Bank. Najstarszym bankiem w Tajlandii, aby uruchomić natychmiastową usługę płatności transgranicznych z Europy do Tajlandii za pośrednictwem globalnej sieci płatności Ripple (RippleNet). Historycznie przekazy pieniężne między Europą a Tajlandią często wymagały więcej niż jednego dnia roboczego. Z drugiej strony Azimo może natychmiast przelać funta szterlinga i euro na tajlandzki bakt. Ripple standard, standardowo, co chwilę współpraca z jakimś bankiem. I co chwilę wykorzystanie aplikacji RippleNet do przelewów transgranicznych. Bardzo dobra wiadomość od Ripple. Jeżeli ktoś jest fanem Ripple, to powinien być zadowolony. Teraz całkowita odwrotność i totalnie anonimowa waluta, która może być kopana na urządzeniu HTC. W ogłoszeniu podano, że dzięki partnerstwu z firmą Midas Labs, zajmującą się projektowaniem układów ASIC, tajwańska firma umożliwi kopanie Monero. Wszystko za pomocą aplikacji o nazwie D-Miner, która będzie dostępna do pobrania w drugim kwartale 2020 roku. HTC, co powinno zaciekawić kryptogórników, zapewnia, że poziomy zużycia energii do miningu można zmniejszyć, przenosząc tego typu pracę na urządzenia mobilne. I po tej informacji poważnie rozważam zakup telefonu HTC. A teraz nieciekawa informacja dla Monero: Mianow Mianowicie, Huobi usuwa Monero. BitHamp następny. Trwające śledztwo w sprawie przestępstw seksualnych, m.in. na Telegramie, doprowadziło do tego, że większość płatności została dokonana w Monero. Jednak Huobi Korea, wyłączając Monero z platformy, odniosło się do niskich obrotów i funkcji anonimowości oczywiście. Obecnie BitHamp jest jedyną znaną koreańską giełdą, która nadal handluje Monero. Ubit wykluczył Monero w zeszłym roku powołując się na obawy dotyczące anonimowości. Decyzja BitHub o wycofaniu prywatnej monety z obsługiwanych aktywów będzie na pewno znaczącym ciosem dla tego projektu. A teraz mój ulubiony spekulant John McAfee, jeżeli można go w ogóle nazwać spekulantem. John McAfee przedstawia swoją nową metodę płatności Ghost. W zeszłym roku John McAfee ogłosił, że został zatrudniony jako doradca do napisania białej księgi dla chińskiego projektu kryptograficznego ZombieCoin. Na Twitterze McAfee powiedział, że za swoją pracę otrzymał ogromną kwotę w dolarach i korzystną część przyszłej emisji monety Zombie. Później jednak projekt okazał się żartem, a raczej eksperymentem społecznym. W listopadzie 2019 roku uruchomił on zdecentralizowaną giełdę kryptowalut McAfee Dex. A teraz Ghost jest jego kolejnym pomysłem. Ghost to trzecia moneta stworzona przez zespół McAfiego. Biała księga ukaże się 15 maja na ich oficjalnej stronie internetowej. Zgodnie z najnowszym tweetem opublikowanym przez McAfiego, Ghost ma być notowany na McAfeeDEX w parze z innymi kryptowalutami. Zostanie on sparowany z Bitcoinem, Bitcoin Cash, Ethereum i innymi głównymi monetami. Ze względu na ogromną społeczność Johna Makafiego, ja zakupię trochę tych ghostów, jeżeli one w ogóle wyjdą, bo potrafi on dosyć dobrze hypować projekty. Udowodnił to już nieraz. Także zakupię go nie dla użyteczności, a tylko i wyłącznie jako inwestycję. Teraz Binance i bardzo dobra wiadomość z ich strony: Binance wprowadza nowy blockchain kompatybilny z Ethereum. Giełda kryptowalut Binance wprowadza nowy blockchain kompatybilny z Ethereum oraz z BNB jako rodzimym tokenem. Nazwany Binance Smart Chain, nowy blockchain miałby funkcję smart kontraktów takie jak Ethereum. I na koniec oszuści z Nowej Zelandii. Z tego co dobrze pamiętam w Polsce też mieliśmy takich agentów. A już mówię o co chodzi. Nowozelandzka policja powiadomiła 13 kwietnia o oszustwie z... związanym z kryptografią, które grozi ofiarom ujawnienia informacji na temat wykorzystania przez nich pornografii. Mianowicie ofiary otrzymują ostrzeżenia od oszustów, w którym zapewniają, że włamali się do komputera użytkownika i szpiegowali jego aktywność internetową, głównie koncentrując się na filmach dla dorosłych. Oszuści grożą udostępnieniem tych informacji rodzinie i przyja przyjaciołom i żądają równowartości 1150 dolarów, w bitcoinach oczywiście. Także jeżeli nie oglądałeś ostatnio porno na swoim komputerze, to nie musisz się martwić i płacić haraczu. Na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.